Zalando jest firmą, która łączy ze sobą technologię, logistykę i modę, a Polska jest sercem logistycznej działalności firmy w Europie. W Ameryce pod Olsztynkiem zaś funkcjonuje szczególne centrum dystrybucyjne Zalando Lunch, do którego 21 czerwca pracownicy zaprosili przedstawicielkę rządu. Pani minister nadzoruje i zajmuje się na co dzień gospodarką cyfrową i rozwojem tych podmiotów cyfrowych. Dlatego pracownicy poprzez własne biznesowe doświadczenie postanowili pokazać, jak handel elektroniczny, powszechnie nazywany e-commerce, wpływa na polskie firmy, na ich rozwój i jak można wykorzystać ten potencjał. Z panią minister chcemy porozmawiać o tym, jak regulacje unijne i polskie mogą powodować, żeby to było łatwiejsze i jeszcze bardziej sprawne. Kooperacja z sektorem małych i średnich firm na Warmii i Mazurach to niewątpliwie ważny cel. Jednak podczas spotkania pani Olga Semeniuk-Patkowska, sekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, postanowiła tę rozmowę poszerzyć o wiele bliższych pracownikowi zagadnień. Jak na przykład forma zatrudnienia, ilość obcokrajowców, płaca minimalna, jej wzrost czy oczekiwania pracowników względem możliwości pracodawcy. Podczas spotkania zdradziła także swój pomysł związany z tego typu przedsiębiorstwami. Jednym z moich marzeń tutaj w ramach Warmii i Mazur jest powstanie fabryki, która będzie w 100% kapitałem polskim i będzie zatrudniała Polaków. I myślę, że tutaj ta debata, którą toczę między innymi ze specjalną strefą ekonomiczną warmińsko-mazurską, ale również mam nadzieję, że w najbliższych już tygodniach z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, siedzibą tej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Olsztynie, to wypracowanie i przyciągnięcie inwestora, polskiego inwestora, który tutaj zaangażuje środki finansowe z udziałem również państwa, z moją pomocą też jako ministra odpowiedzialnego za ten dział gospodarki i otwarcie też takiej właśnie hali produkcyjnej i takiego miejsca właśnie z kapitałem polskim. By dalej wspierać polskie marki, szczególnie warmińsko-mazurskie, w drodze do zagranicznej ekspansji i ułatwiać sprzedawcom stacjonarnym ich cyfrową transformację.